Gość poranka dwójki. Warszawa 1952, fragment muzyki do filmu Rewers, muzyki Włodka Pawlika, naszego gościa w studiu Jolanta i Włodek Pawlikowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Na początek proszę przyjąć spóźnione życzenia urodzinowe. Daty może nie wymieniajmy. 1952, ale to jest tytuł utworu. A no właśnie, to nie wiąże się z urodzinami. Urodziny były okrągłe. Za chwilę porozmawiamy i o urodzinach, i o planach na przyszłość. Na początek jednak zupełnie inna uwaga, mam wrażenie, może się mylę, jeśli tak proszę mnie poprawić, że państwo dość rzadko występują wspólnie w mediach. No może nie tak rzadko. Różnie to bywa. Były czasy, kiedy byliśmy 4-5 lat temu dosyć często razem. Natomiast to zależy od okoliczności. Przyjęliśmy to dzisiejsze zaproszenie. No z przyjemnością. Właśnie jesteśmy w dwójce razem. We dwoje. Także. We dwoje w dwójce. Tak brzmi bardzo dobrze. Jeśli chodzi o występy medialne, to jest jeden temat. Inny to współpraca artystyczna. Państwo również nie współpracują, prawda? Przecież pani Jolanta jest znakomitą kameralistką. To są wprawdzie inne światy. Klasyka, ja się i troszeczkę jazz, śmieję, że mam wrażenie, dwa nazwiska. Pszczółkowska to jest klasyka, a Pawlik jazz. A był taki pomysł, żeby coś stworzyć wspólnie? Jeżeli chodzi, no wspólnie, my wspólnie oczywiście tworzymy małżeństwo od ponad 30 lat, nie tak, a może 40? Nie, ale myślę, że nic na siłę, bo akurat znakomicie się uzupełniamy, jeśli chodzi właśnie o współpracę na takim polu artysta-menadżer. Moja żona jest moim menadżerem, jak może ktoś tak, się o tym... Tak, zaczęło się właśnie od porządkowania różnych dokumentów w domu. To zaczęło menadżerką, narastać. Poprawiam menadżerką, się. Teraz, czy menadżerem. Bo wczoraj słyszałem taką walkę w mediach społecznościowych, czy kobietę można nazwać widzką. Aha, i można, czy nie można? No i po prostu walka jest na całego. Warszawa cała huczy. Czyli jeszcze nie jest ustalone. No dobrze. Ja nie mam z tym menadżerka, no przepraszam. Menadżerka i artystka to na pewno. Mm-hmm. Czy państwo są dla siebie punktem odniesienia artystycznym? To są, jak wspomniałem, różne światy, jazz i klasyka, muzyka, no kameralna, pieśń. Ale słuchają państwo siebie nawzajem? Pytają o radę, o opinię? No tak, tak, bo to jest takie uzupełnianie się, dopełnianie pewnych idei, które... Często, których efektem są na przykład moje płyty, albo też koncerty z takimi, a nie innymi artystami. To jest kwestia pewnego zaufania i świadomości jednak takiego dobrego doradcy, którym jest moja małżonka. Zawsze no, zna mnie najlepiej, wie co ja robię, zna moją twórczość, wie na co mnie stać. I jej rady, jej sugestie są często decydujące o tym, w którym kierunku podąża moja kariera i to jest przy okazji, chciałem publicznie za to podziękować. No, w tym, była okazja. Co prawda kilka dni temu zrobiłem to podczas mojego koncertu rodzinowego na Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie, ale dzisiaj to powtórzę w radio. Także dziękuję ci. No ja też dziękuję mojemu mężowi za inspirację i za taką wspaniałą muzykę, jaką komponuje i jaką tworzy. Dlatego, że co mnie tej twórczości Włodka Pawlika fascynuje. Różnorodność, olbrzymia. To jest po prostu tak olbrzymie, szerokie spektrum, począwszy od recitali fortepianowych, poprzez trio jazzowe. Mnóstwo koncertów zorganizowaliśmy właśnie w trio jazzowym. Poprzez właśnie takie projekty wokalno-jazzowe, aż po wielkie formy choralno-orkiestrowe, symfoniczne, więc no to jest fascynujące dla mnie. Cały czas mnie to fascynuje. A kiedy nic pani nagrywa kolejną płytę, to pyta męża o to, jak to słyszy, jak to widzi? Właśnie, no to się różnimy. Ja robię sama płyty i nawet nie chcę męża prosić, dlatego, że on mnie może czasami jakby wyprowadzić z mojego takiego przekonania, które mam w sobie, noszę. No, myślę, że jest bardzo no, silne moje poczucie jako producenta płyt, że ja wiem, co ja chcę robić. Również w odniesieniu do twórczości męża. I ja mu bardzo często jakby proponuję
kolejną płytę. No i właściwie realizujemy wspólnie, więc to jest, no troszeczkę, ja nic nie mówię. Dopiero pokazuję gotowy produkt. Stawia pani męża przed faktem dokonania, tak, po prostu. Dokładnie. W czasie koncertu urodzinowego na pewno był czas na różnego rodzaju przemyślenia i podsumowania. Czy wśród wniosków pojawił się i taki, że można państwa życie podzielić na moment do nagrody Grammy i po nagrodzie? To była ważna cezura? No, najważniejsza chyba, jeżeli chodzi o mnie, tak? Myślę, że nie tylko o mnie. O polski jazz też. No, mówiąc nieskromnie, tak, no nie było w historii polskiego jazzu takiej historii zdobycia przez polskiego muzyka nagrody Grammy. Także to nie tylko moja osobista cezura, ale też wydaje mi się dla polskiej kultury coś bardzo, bardzo ważnego dla polskiej muzyki. I to nie to, że mi się wydaje, po prostu wiem, tak? Po zdobyciu Grammy, jeżeli chodzi o ilość koncertów, propozycji, zamówień w Polsce, ale też na całym świecie, po prostu to jest skokowe, zupełnie nieprzewidziane wcześniej, jak gdyby w moim życiorysie artystycznym wydarzenie tych koncertów jest mnóstwo, jest ciągle i różnych bardzo ciekawych propozycji artystycznych. Z tego się bardzo, bardzo cieszę, bo ta nagroda naprawdę nobilituje, ale też popularyzuje osobę, w tym przypadku również i mnie, jako artystę, muzyka, i z tego się bardzo chyba nie tylko ja cieszę, mam nadzieję, że moja menadżerka też. Bardzo. Po roku 2014 nastąpiło przyspieszenie? No tak, no oczywiście. Ilość koncertów. No nie chcę mówić ile, bo w setki tego się po prostu mierzy, ale to nie chcę mówić ile w setkach, bo wiemy, że uszy szeroko są otwarte i tutaj bądźmy skromni, nie dajmy się zwariować. No tak, ja się cieszę właśnie ze względu na to, że ta muzyka jakby otwiera też drogę dla innych przedstawicieli tego kierunku, że zaczynają wierzyć, że można tutaj stworzyć coś takiego, co zaczaruje, zafascynuje cały świat. Ja byłem niesamowicie zaskoczony faktem, że na przykład po otrzymaniu Grammy, jeżeli już mówimy o tej sytuacji, bo jeszcze jestem też wykładowcą na Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie, prowadzę klasę improwizacji, od niedawna też klasę fortepianu jazzowego. Dowiedziałem się właśnie, że po otrzymaniu Grammy wzrosło zainteresowanie na całym świecie. Czym? No właśnie tym, aby studiować na uczelni w Warszawie, tak? Czyli było więcej zgłoszeń. Także mówię szczerze, to jest po prostu coś, co się w polskiej muzyce dosyć rzadko zdarza, a powinno częściej, ale pożyjemy, zobaczymy. Może tak będzie. A czy zdarzają się jeszcze rozmowy, wywiady, w których nie padają pytania o Grammy? Ja się cieszę z tego, bo to jest zawsze coś, co jak gdyby daje mi taką świadomość, że jednak, tak jak pan powiedział, było przed, jest po. Jest inna sytuacja, inne moje status quo, jeżeli chodzi również o pozycję na rynku, to bez wątpienia. A zatem za nami koncert urodzinowy, a przed nami? No, przed nami muszę powiedzieć, że wzięłam dzisiaj do studia po raz pierwszy taką karteczkę, ściągawkę. Po raz pierwszy, bo już coraz trudniej spamiętać? Tak, nie, ja wszystko pamiętam, no, jednak, ale no tutaj, żeby czegoś nie zapomnieć na antenie radiowej, ponieważ mamy kontakty z fanami z całej Polski i pytają się, kiedy w danym mieście będzie Włodek Pawlik, jak dłuższy czas się nie pojawia, więc chciałam tak króciutko, w skrócie zaprosić wszystkich, którzy nas słuchają. Po kolei, tak postaram się jak najszybciej. 13 października Wrocław, Teatr Kapitol. Wręczenie Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus. Mąż będzie tam jakby realizował taką część artystyczną, muzyczną. Zapraszam w Warszawie, Świątynia Opatrzności Bożej na Wilanowie. Daty. 16 października Pieśń o Bogu Ukrytym z Polską Operą Królewską i czytający fantastyczne teksty Jana Pawła II dyrektor Ryszard Peryt. Potem zaczynają się zaduszki jazzowe. 3 listopada Sokołów Podlaski, 4 listopada jubileuszowe 60. zaduszki jazzowe w Siedlcach. Zapomniałaś o Świdnicy, przepraszam. A, muszę właśnie. Bo jeżeli ktoś słucha ze
świdnicy, to się obrazi. No to oczywiście mam zapisaną świdnicę, świdnickie noce jazzowe, 20 października. Pana Sylwestra zapraszamy do Walpy, do Gsztat w Szwajcarii na festiwalu noworocznym. No jeszcze dwie kantaty w listopadzie. Opera Wrocławska 10 listopada, 16 listopada Opera Podlaska. Domyślam się, że kalendarz jest zapełniony, ale poranek trwa tylko do 10. Właśnie. Moglibyśmy nie zdążyć, więc tutaj się zatrzymamy. Nie, już tyle chciałam powiedzieć. Bardzo państwu dziękuję za wizytę w studiu. Jolanta i Włodek Pawlikowie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pozdrawiamy wszystkich serdecznie. Raz jeszcze wszystkiego najlepszego w związku z urodzinami. A my bardzo dziękuję. Wracamy raz jeszcze do muzyki naszego gościa, do muzyki Włodka Pawlika. Miłego dnia.